Kończy się 2022 rok. W zasadzie już godziny dzielą nas od tego, aby wejść w kolejny 2023 rok. No z tej okazji dzisiaj przygotowałem takie swoiste podsumowanie tego roku, który właśnie się kończy, bo myślę, że warto coś takiego zrobić, żeby przeżyć to jeszcze raz, przypomnieć sobie, co w tym roku w tym lesie ciekawego się działo, i wybrałem moim zdaniem najlepsze ujęcia z 2022 roku. Oczywiście niektórych może zabraknąć z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że po prostu mogłem go przeoczyć, bo tych filmów naprawdę udało mi się nagrać w tym roku bardzo dużo. No dlatego czasami no, nie jestem w stanie odszukać pewnych treści, bądź po prostu no, je przeoczam. Drugą kwestią jest fakt, że nie chciałbym, żeby ten film był przesadnie długi. I tak wyszedł naprawdę objętościowo duży, bo będzie trwał około pół godziny. Ja nie liczę na to, że obejrzycie go w całości, ale mam nadzieję, że chociaż kawałek będziecie chcieli obejrzeć, zobaczyć, co w tym roku w lesie się działo. No i to będzie jeszcze jeden, tak tydzień temu, film, gdzie chciałbym Wam teraz złożyć życzenia, a w trakcie filmu nie będzie mojej narracji, będzie cicha muzyka, będą odgłosy natury. A w kolejnym już filmie po nowym roku wracamy do tego, co zawsze, czyli wprowadzę Was w 2023 rok z tym, co dzieje się w lesie. Oczywiście o wszystkim będę opowiadał, to już będzie film z narracją, tak jak zawsze, więc żeby nie przegapić tych filmów, subskrybujcie kanał, jeżeli filmy Wam się podobają, dawajcie łapki w górę. No i cieszę się, że zaczynam kolejny rok, bo gdzieś w czerwcu 2021 roku postanowiłem, że będę dzielił się tym, co od dziecka obserwuję. No i naprawdę nie żałuję tego, że to zrobiłem, bo po prostu mnie to cieszy i cieszę się, że moje filmy oglądają tak wartościowe osoby jak Wy. Dlatego chciałbym Wam jeszcze, przed tym jak pokażę Wam moim zdaniem najlepsze ujęcia kończącego się roku, chciałbym Wam złożyć życzenia na ten nowy rok. Przede wszystkim dużo zdrowia, bo bez zdrowia, jak wiecie, no nie ma niczego. Zdrowie jest najważniejsze. Żeby w tym roku, który nadchodzi, żebyście przeżyli jak najwięcej takich dobrych chwil, których nie zapomnicie do końca życia. Oczywiście wiemy, jak życie płynie i jakie jest samo życie. Więc nie powiem tutaj, że nie będzie żadnych gorszych momentów, bo zawsze jest jakiś gorszy moment, ale życzę Wam tego, żeby tych gorszych momentów było jak najmniej i żeby nie były to bardzo złe momenty. Może tak to ujmę, bo jednak życie uczy, że no, nie jest usłane różami, że zawsze coś tam się wydarzy gorszego, więc to zawsze trzeba mieć na uwadze, że no, nie zawsze jest super, ale życzę Wam tego, żeby no, zdecydowana większość to była tych właśnie miłych przeżyć, wspomnień, chwil, no żeby ten rok był dla Was po prostu bardzo dobry, żebyście się rozwijali, żeby Wasze marzenia się spełniały, żebyście realizowali jakieś swoje cele życiowe, żeby Wasi bliscy również byli zdrowi, żeby również realizowali swoje cele. No i ode mnie to tyle, bo myślę, że to są takie najważniejsze wartości, żeby żyć po prostu szczęśliwie i cieszyć się, z uśmiechem wchodzić w każdy kolejny dzień, bo z życia naprawdę trzeba się cieszyć, mamy je jedno, dlatego korzystajmy z każdej chwili, która jest nam tutaj dana dla siebie, dla naszych bliskich, bo jednak najbliżsi, przyjaciele, rodzina, no to są dla nas zawsze wyjątkowe osoby. Dlatego wszystkim Waszym znajomym, przyjaciołom, rodzinie oraz Wam życzę po prostu wszystkiego dobrego. Także przypomnijmy sobie, co działo się w tym roku w lesie.
Czas zatem zakończyć ten ostatni film w tym roku. Roku dla mnie naprawdę świetnym, bo czuję, że rozwinąłem się jeszcze bardziej, ale wiem też, że jeszcze dużo przede mną rozwoju i mam nadzieję, że ten rozwój będzie i będzie on zauważalny. Nowy rok przypada z soboty na niedzielę, więc z dzisiaj na jutro. Ja zawsze w weekendy mam wolne, więc zakończę ten rok w lesie i rozpocznę w lesie, więc w najlepszy sposób, jaki tylko może być. U mnie raczej szaleństw nie ma. Zawsze czekam do tej 12:00, gdzieś symbolicznie. No i później idę spać, bo szczególnie teraz, żeby mieć siły już, żeby rano ruszyć do lasu, także ja na spokojnie, żeby mieć siłę, no i być skupionym na tym, żeby już pierwszego dnia nowego roku gdzieś w tym lesie nauczyć się czegoś nowego i mam nadzieję, że tak będzie, że ten rok będzie szczęśliwy, że zwierzęta będą żyły w szczęściu i zdrowiu, no i że będą ze mną dalej tak wspaniale współpracowały, bo to dla mnie bardzo ważne i cieszę się, że darzą mnie zaufaniem. Dziękuję jeszcze raz i widzimy się, słyszymy już w nowym roku. Wprowadzę Was w świat zwierząt, lasu wraz z narracją. Do zobaczenia.